Siema, pokażę wam dzisiaj moją farmę arbuzów. Więc tak, mechanizm wygląda tak, o tak, jest dosyć mały. Okablowanie można zrobić pod ziemią. Dobra, a teraz jak to działa? Weź sobie arbuza. I gdy wyrośnie nam arbuz, piston wypycha go do wody. Później piston wraca do tej formy, co była. Nie wystarczy tylko spiąć ziemię. A arbuzy tutaj przypływają sobie. Tak, dobra, pokażę wam teraz moją drugą formę arbuzów, nieco inna i zajmuje więcej miejsca. Dobra. Od razu wam pokażę, jak to działa. Po naciśnięciu piston wypycha tą ziemię, na której są arbuzy, lecą raz do góry, wraz z tą ziemią, a woda po prostu zabiera te arbuzy. Tutaj arbuzy wpadają na to i tutaj wyświetla nam, czy arbuzy doleciały, czy nie. Na przykład mamy guzik gdzieś w domu, a farma arbuzów jest gdzieś daleko. I wtedy przyciskamy, patrzymy w domku, że się świeci, to znaczy, że arbuzy wyrosły i doleciały na miejsce, a jeżeli nie świeci się, to znaczy, że arbuzów jeszcze nie ma. O, tak. Tak, świeci się. O tak. Świeci się. Teraz zabierzemy sobie arbuzy. I przestaje świecić. No, no i to było na tyle. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, jak zrobić coś takiego, ten mechanizm lub tamten, no to napiszcie w komentarzu. Niech jedna osoba napisze w komentarzu. Pokaż, jak zrobić coś takiego, coś w tym stylu, i dawajcie łapki na ten komentarz. I jak będzie dużo łapek, to wtedy zrobię filmik, jak zrobić coś takiego. A, dziękuję za oglądanie.